Witam serdecznie, tak jak wczoraj obiecałem, dzisiaj się pokazuję. Jest dzisiaj 12 maja po rozszerzonej maturze z matematyki. Obiecałem, że zobaczę jakieś zadanko, no to rozwiążę. Rozwiążę zadanie ostatnie z formuły 23 za 6 punktów. No tam ludzie mieli jakieś wątpliwości, były dyskusje, a takie zadania lubimy najbardziej. Nie mam tablicy, nie jestem w domu. Jak widzicie, piękna okolica przyrody. Wobec tego otwórzcie sobie zadania, miejcie przed sobą obrazek, ja nie będę tego mógł rysować. O co tam chodziło? Mieliśmy tam daną parabolę wzorem i pewną prostą również wzorem. A trzeba było się zorientować, że one się ze sobą przetną, wyznaczą pewien okrąg, a na tym okręgu będzie jeszcze drugi punkt i pewien kąt do tego punktu będzie, jest też podany w postaci tangensa. Obliczyć współrzędne tego punktu C. Dobrze, od czego zaczynamy? Nie będę tutaj wykonywał obliczeń konkretnych, tylko będę podawał schemat rozwiązania, bo jak wiecie, schemat jest najważniejszy, trzeba jakby rozumieć, co robimy, w jakim celu, w jakim kierunku. Jeżeli mamy parabolę i prostą, to możemy z układu równań obliczyć współrzędne punktu A i punktu B. Punkt A mnie wyszedł 1, 2 i minus 3, 2 i to się mniej więcej zgadza z tym rysunkiem. Przepraszam za wiatr, trochę mi rusza kamerką. Zwróćcie też uwagę na coś takiego, żeby się nie łapnąć na to. Ta parabola nie ma osi symetrii. Osią symetrii nie jest prosta x równa się 1. O, i teraz zaszło słońce. Ale myślę, że damy radę. Nie chodzi o to, żebym był widoczny, tylko żebym był słyszalny. Także obliczyliśmy dwa punkty A i B. B wynosi, a ile mi tam wyszedł, 3 drugie minus 1 druga. One są tak ułożone pod kątem. Od razu możemy jako środek tego odcinka obliczyć współrzędne punktu, powiedzmy S, czyli środka tego okręgu, bo ten okrąg nam się przyda później. Oczywiście średnie arytmetyczne z współrzędnych, czyli wyjdzie nam 1 minus 1. Mamy promień tego kwadrat promienia tego okręgu to będzie 1 druga, to nam się też za chwilę przyda. No dobra, mamy te dwa punkty, mamy tą prostą, mamy ten okrąg i teraz jest ten punkt C. I tu właśnie był problem, bo ludzie próbowali liczyć jakieś funkcje trygonometryczne czy coś. Ale zauważcie, że jak poprowadzimy prostą AC, prawda, no to kąt padania, kąt współczynnik kierunkowy tej prostej właściwie znamy, ponieważ prosta L, którą mamy, jest pod kątem 45 stopni, czyli jej współczynnik kierunkowy wynosi 1, natomiast tangens tego kąta alfa wynosi 1 trzecia. To jak znaleźć tangens całej, znaczy nachylenie całej prostej AC? No i właśnie mi zgasł tablet, a już go zapalam. No zapalaj się. Trzeba sobie zdać sprawę, że kąt padania, czyli jak gdyby kąt nachylenia prostej AC, to jest suma tych kątów. Suma znanego kąta prostej L i suma podanego kąta alfa. Znajdujemy szybko w tablicach wzór na tangens sumy, tangens alfa plus beta i podstawiamy do niego tangens, powiedzmy alfa to jest 1 trzecia, tangens beta to jest 1, ponieważ wiemy, że prosta L ma współczynnik kierunkowy 1, a to jest przecież tangens. Z tej jednej trzeciej, z tej jedynki, z tego wzoru wychodzi, że tangens tego wypadkowego kąta wynosi 2. Wobec tego prosta AC będzie miała ogólny wzór 2x plus b. Jeszcze to b trzeba obliczyć, ale przecież punkt A nam spełnia to równanie tej prostej, bo do niej należy. Więc po podstawieniu jego współrzędnych momentalnie dostajemy, że ta prosta to jest y równa się 2x minus 5 drugich. I teraz co? Mamy równanie okręgu, mamy równanie prostej i z układu równań, drugiego już układu równań, liczymy współrzędne punktu C. Po prostu. Oczywiście równanie okręgu to jest tam x minus 1 do kwadratu x plus 1 do kwadratu równa się 1 druga. A prostą przed chwilą podałem. I z tego
wydaje mi się, że powinno nam wyjść 11, x 11 dziesiątych, y minus 3 dziesiąte. I to się też zgadza mniej więcej z tym obrazkiem. Także zadanie właściwie no nie było bardzo skomplikowane, prawda? Jeden układ równań i to z równaniem kwadratowym i liniowym. Potem przypomnienie sobie, no powiedzmy tak, środek odcinka. Potem przypomnienie sobie, że przyda nam się tangens sumy i wyznaczenie wzoru tej prostej, a następnie drugi układ równań również z liniowym równaniem i kwadratowym, wobec tego łatwo podstawić i wychodzi wynik. Fajno. Zadanie 13 po prostu zrobione. Być może przejrzę sobie jeszcze inne zadania, zobaczmy, ale jeżeli Wam się podobało, to wiadomo. I teraz już nie życzę powodzenia. Teraz już nie życzę powodzenia, tylko teraz wezmę kamerkę i Wam pokażę piękne miasto. Na do widzenia. Będzie piękne miasto. No, niezbyt piękna galeria, ale tam o, piękny kościół na przykład. Piękny kościół. Dobrze. Żegnam wszystkich dzisiaj in the hood. Powodzenia, nie wiem, już na studiach tym razem. Hej.